Dzisiaj śniadanie w biegu, muszę wyjść z nim z domu, ponieważ nie mam czasu. Mam tu 1,5 kawałka mojego ciasta cukiniowego, brzoskwinie i taką wielką śliwkę. Dzisiaj na śniadanie mam 2 jajka, jedno jest z pesto czerwonym, drugie z pesto zielonym. Do tego pół szklanki maślanki, no i warzywka, czyli papryka i kaloryfa. Dzisiaj na śniadanie postanowiłam wypróbować pudding z nasionami chia, czyli szałwii hiszpańskiej. I jest to tak niesamowicie prosty przepis. Zobaczcie, tutaj mamy ten pudding. Widzicie, jaki on jest zawiesisty? Po prostu mieszamy mleko z jakimś czymś do słodzenia i nasionami. Zostawiamy na noc i one tak pęcznieją i robią taki fajny kisielek. Do tego mam kilka plasterków, batoników proteinowych, które Wam już nakręciłam. Tu jest wersja waniliowa. I twaróg z miodem rzepakowym i orzechami. Pychota. Trochę dużo tłuszczu, bo ta chia i orzechy, ale na śniadanie jest potrzebne i białko, i tłuszcz, i troszkę węgli. Powiem Wam, że nieczęsto mi się to zdarza, żebym nie dała rady skończyć posiłku, który sama sobie zaplanowałam, ale ten pudding z chia jest tak diabelnie sycący, że ja już nie mogę, po prostu czuję, że zaraz mi wybuchnie brzuch i nie ma na to szans. A miał tylko 120 kalorii w tej filiżance. Także słabo, za mało zjadłam na to śniadanie, no ale może mi za chwilę przejdzie. Ale polecam Wam w każdym razie ten pudding, jak macie jakieś takie ssanie w żołądku, bo szybciutko Wam minie. Do tego jest słodki i niesamowicie zdrowy. To jest moje dzisiejsze śniadanie. Już Wam kiedyś pokazywałam, to jest taka mieszanka różnych płatków bez cukru, z orzechami i pestkami. Do mleka dodałam sobie łyżkę PB2 i wkroiłam tutaj pół banana. Ja uwielbiam połączenie masła orzechowego z bananem, dlatego myślę, że taki rodzaj płatków się doskonale sprawdzi. Wodę z cytryną już wypiłam, a tutaj mam jeszcze yerba mate na popicie płatków z mlekiem. Może śmiesznie, ale ja wszystko popijam, nawet zupy. Na dzisiejsze śniadanko mamy kromkę chleba orkiszowego na zakwasie z sałatą, z schabem takim porządnym wędzonym, ogórkiem i papryką, i tu jest taki mikroskopijny plasterek sera koziego z orzechami, dwie marchewy i sosik jogurtowy, czosnkowo-ziołowy, a do popicia herbatka czarna Earl Grey tym razem i był jak zwykle mój napój cytrynowo-pieprzowo-wodny, ale jak zwykle zniknął w trakcie robienia śniadania.